Uwaga, uwaga. Podobno Tanglewood został konkretnie opętany. I to my mamy temu zaradzić. Tak zrobimy. Zmierzymy się z tym wyzwaniem. Spróbujemy może czegoś nieszablonowego. Czegoś, czego jeszcze nie robiliśmy. Pójdziemy tam ze świeczką. Dlaczego? Jeśli idziemy ze świeczką, nasze sanity cały czas utrzymuje się na poziomie 100%. Jakie mamy obiektywy? Sól, czujnik ruchu, ucieczka. Nie mamy krucyfiksa, więc to jest dla nas fajna wiadomość. Tak jak mówiłem, świeczka utrzymuje nasze sanity cały czas na... Nie spada nam sanity przez to, że pozostajemy w mroku. Przy latarce ta sanity spada sobie tam o jakieś kilka procent co jakiś czas. Przy świeczce nie. Świeczka utrzymuje cały czas 100%. Chyba że duch użyje jakiejś zdolności, która to sanity obniża. Jean może to zrobić poprzez swoje ability. No i oczywiście każdy duch przez event, tak? Na przykład przez event może nasze sanity obniżyć. Let's check this out. Zamykamy się tutaj. Idziemy poszukać korków. Sprawdziłem, gdzie są, bo nie mogłem sprawdzić. Na koszmarze nie mamy takiej informacji. Mamy je tutaj. Hello. Drzwi. Które? Hello, that was fast. Idziemy po upałkę. Mamy ujmę w piątkę. Jedynym przypadkiem, gdy świeczka może okazać się bardzo złym pomysłem, to moment, w którym trafiamy na Onryo. Onryo to duch, który może w tym momencie przysporzyć problemów, bo on, moi drodzy, nie lubi ognia i boi się ognia. Kiedy w jego otoczeniu jest ogień, on staje się, powiedzmy, potulny jak baranek, ale świeczka jest zgaszona. Nie jest to dobra informacja. Ale gdy właśnie zgasi tą świeczkę Onryo, mamy orby. Mamy... MF-a i orby. Bye. Rajczu. Proste. To musi być rajczu. To musi być rajczu. Dlaczego? Ponieważ nie mamy fingeru, bo Bakia ma gwarantowane fingery. Pewnie będziemy mieli Hunta, więc... więc ten... tą szybkość rajczu też... nie potrzebujemy. Też zobaczymy, usłyszymy. Póki co, potrzebujemy zdjęć, potrzebujemy motion sensora, weźmiemy sól. I guess, że to rajczu. I'll put this here, 1, 2, 3. Parat. Nie zrobię tam tego zdjęcia. Nie mamy jeszcze kości.
Nie jestem pewien, jaki mam cursed item, bo go po prostu nie znalazłem. Przechodzi obok mnie, wchodzi w skubaniec. Come on. Give me feet. No, teraz. Teraz. Weźmiemy z końca. Będziemy się czuli choć odrobinę bezpiecznie, chociaż jak Raichu ruszy na nas, nie mamy żadnych szans. Aha, dead, no. Once again. Dałaby mi się jeszcze no te dwie stópki by mi się przydały i byłbym zadowolony z ciebie, panie Raichu. Widzę, że tu chodzi. No. Go away! Leave me alone! Leave me alone! Leave me alone! Nie gram w to. O, to było dobre! To było dobre! To było dobre! Dobra. Bierzemy sobie smadza. Where is the bone? Where is the bone? Gdzie jest cursed item? Ja się pytam. Again, what are you doing here? Dobra, mamy kość. Plus jeden dla nas. Tym przerzucił się tutaj, chyba. I guess so. Obstawiam, że jest w holu. Daj nam jeszcze trochę czasu. Ważne, że mamy kość. Czy ja mu zrobiłem zdjęcie? Interakcja na dwie gwiazdki.
To był potężny jumpscare. No, krucyfiksu tu nie pchnął. Music box. Nie mamy żadnego. Łazienka. Przemyśl się tam na dobre. Ok. You shall not. Where is it? Byliśmy tu. Nic tu nie znaleźliśmy. Czasem jest budu do. Tu tabliczka Ouija. Tam jest music box. Tam czasami wisi lustro. Of course. Okay. I need hunt anyway. Będzie to strasznie głupie. Watch this. How did you die? Hide and seek. 5, 4, 3, 2, 1. Goodbye. Rajczu, prosto na nas. Jest wolny. Got it. We got it. Tak jest, był. Na początku wydawał się wolny, bo był chyba w miejscu, w którym nie było żadnych elektrycznych urządzeń. Jak pojawił się u nas w świetle, to od razu dostał speeda. Mamy rajczu? Czyżby? Mamy rajczu, $5 straciliśmy na zdjęciach, 340 za całość, 12 minut, tyle minut robi się też profesjonala w normalnych takich warunkach. Tylko 3 zdarzenia paranormalne, które jednak zrobiły z nas kisiel. Jeden hunt, wszystko pod kontrolą, 28 interakcji ducha, więc o, całkiem sporo. I to by było na tyle. Dowiedzieliście się mniej więcej, jak działa świeczka, jak może nam pomóc. Chociaż trzeba używać jej też z głową i uważać na między innymi na Onryo. Mam nadzieję, że wam się podobało to wideo. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, jeśli nie, dajcie łapkę w dół. Jeśli chcecie być na bieżąco i śledzić ten kanał, kliknijcie subskrybuj i sekcja komentarzy jest dla was, jeśli chcecie, żebym o czymś powiedział, jeśli chcecie mi zwrócić na coś uwagę, jestem do waszej dyspozycji, chętnie wysłucham uwag i trzymajcie się do następnego razu. Cześć!